Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget, tym razem znów W40 i znów Wojownik, jednak, ponieważ tak jak we wczorajszym odcinku mówiłem, ma już nie być tych odcinków, ma już się ten maraton powiedzmy zakończyć, ale to co wydarzyło się wczoraj na tej postaci, no to stwierdziłem, że muszę wam to pokazać, muszę wam opowiedzieć, abyście po prostu zobaczyli co tutaj się wydarzyło, abyście zobaczyli jaki czasem jest pech, jaki czasem jest szczęście, jak to w tej grze różnie bywa. No i co, na wstępie proszę was o zostawienie kciuka w górę, zostawienie subskrypcji, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, a ogląda, bo wiem, że takich osób jest sporo. No i przejdźmy sobie do samej postaci. Jak widzicie, wbiliśmy 78 poziom. Co za tym idzie? Czy wczorajsza misja, jeżeli chodzi o pety, się powiodła? I się powiodła, i się nie powiodła, powiedzmy. No jak widzicie, tutaj pety już mamy. Tak, udało nam się je wczoraj odblokować, ale jak do tego wszystkiego doszło? Więc tak, wbiliśmy 70 poziom. Jak wiadomo, aby zdobyć klucz do kolejnych lochów, musieliśmy właśnie ten 70 poziom wbić, aby tutaj do toksycznego drzewa właśnie zdobyć klucz. No i udało nam się to zrobić, z tym, że zostało nam tylko 5 minut awanturniczości. Ze wszystkich 3 piwek właśnie tylko tyle. Co za tym idzie, stwierdziłem, że spoko, że może jakoś dobiję ten 75. I dzięki temu może, bo wiecie, pomyślałem sobie, że jak mam 5 minut, to będę mógł dwie misje wziąć 2,5-minutowe, czyli po prostu uda mi się po prostu, będę miał większe szanse no, na zdobycie tego gniazda, bo jednak dwie misje no to nie jedna. Ale wchodzę sobie w misję, patrzę, a tam są 3 5-minutowe, z tego dwie misje miały jakiś itemek, czyli po prostu z tych dwóch misji na pewno to gniazdo by nam nie poleciało. Została nam ostatnia misja, tam była lokalizacja Mroczne Bordy, no i tak sobie patrzę, nie wiem czy to w ogóle ma wpływ czy też nie, ale zobaczyłem, że Krox jest właśnie z Mrocznych Borów. Ludzie mówią, że aby wydropić gniazdo, to trzeba brać te lokalizacje, z których są te pierwsze 3 pety, które nam się odblokowują właśnie razem z gniazdem. No więc patrzę, noc, Mroczne Bory, Krox, spoko, może się uda. Ustawiłem wartę na 3 godziny, bo to tam było około 15. No i właśnie z tej 5-minutowej misji z tych Mrocznych Borów, potem po 18 wypadło nam gniazdo. No niestety petów nie udało nam się połapać, no bo wiadomo, już nie mieliśmy awki, ale wiadomo, jakieś tam ataczki porobiłem, jakieś tam środowiska, trochę tych jedzonek powpadało. Co jeszcze najśmieszniejsze? Razem z tą misją 5-minutową nam wpadło osiągnięcie Obieży Świat, to w ogóle tak swoją drogą, w ogóle nie patrzyłem na te lokalizacje i tak dalej, wczoraj to w ogóle nawet niektóre kawałki lustra omijałem, bo chciałem brać misje jak najlepsze pod względem expa, żeby właśnie ten 70 wbić. I poczekajcie, czy gdzie to jest to osiągnięcie, czy ja już je minąłem, a tu jest jako pierwsze, nie zauważyłem, właśnie ten Obieży Świat nam wleciał, to w ogóle całkiem przypadkiem, no i razem z tym Obieży Światem gniazdo. Co najśmieszniejsze, nie dropnęły mi żadne pety, które się karmi na początek. W mroku mi dropnął kretun, w świetle mi dropnął ponik, w ziemi mi dropnął, co mi dropnęło, chyba mamut, bo tego złapałem w nocy. W ogniu mi dropnął właśnie płomiełas, natomiast tutaj mi dropnął orek. Także żadnego peta nie mogłem jeszcze karmić, ani nic. Musiałem sobie to wszystko połapać, po północy trochę połapałem, ale już mi się nie chciało, bo wszystkie pety z nocy, które się karmi, już miałem. Brakuje mi jeszcze z nocy tylko tutaj żeluzy, ale to jak mi jakaś misja poleci na nią, to po prostu poczekam dzisiaj do 18 i tą żeluzę sobie złapę. Natomiast tutaj mam, z tego co kojarzę, 2 razy Erogenie, 2 razy Nigdylandię i 1 raz Magmakaron właśnie w dzień, więc to będę się starał łapać, tylko musi mi się tutaj warta skończyć za 20 właśnie prawie 5 minut. Dobra, co tutaj więcej? Ten loch sobie tak jak planowaliśmy pocisnąłem do 5 na 10. Miałem wtedy 74 level. Potem szósty przeciwnik to był taki niedźwiedź, który był bardzo podobny do tego smoka, więc no jakby to była blokada. Mieliśmy 74 level, był nawet początek tego levela, więc tego smoka musieliśmy pocisnąć. I tutaj z tego miejsca dziękuję też Sonicowi oraz Koksowi. Tutaj pokażę wam, tutaj jest Koks, Koksuone i Sonika gdzieś tutaj mamy. Sonik tutaj gra Echo, poczekajcie, gdzie on tutaj jest? O, tutaj. Sonik gra tutaj Echo, bo ona jest 38, tam się stara, on tam jest w topce. Więc dziękuję Sonikowi i właśnie Koksowi za to, że mi pomagali rozmieścić sobie gemy oraz przedmioty, który itemek na siłę, który na HP, gdzie jaki gem i tak dalej, aby właśnie tego smoka pokonać, żeby ten 75 level dobić, więc jakby bardzo wam dziękuję za pomoc.
No i co więcej, tak naprawdę tak sobie myślę, zaraz wam oczywiście pokażę te walki, jak pokonaliśmy tego smoka i jak pokonaliśmy tego drugiego potworka, który był właśnie podobny do tego smoka, to był bodajże niedźwiedź. I na razie tutaj mamy takie bloki, chociaż nie wiem, czy to dzisiaj nie popada wszystko, ponieważ no jak wiadomo, pety nam dają dosyć sporo bonusu do statystyk, jak tutaj sobie połapę, oprócz tego też expa nam dają sporo, jak sobie właśnie tutaj trochę pokarmię, no tylko muszę połapać te lepsze właśnie pety, no to zrobię w dzień. I co, no na dzisiaj na pewno wbijemy 80 poziom, co za tym idzie, odblokujemy kolejne lochy, które tam na pewno jeszcze levela nam dadzą. Tu coś spróbuję pozamykać, coś spróbuję pozmieniać w ekwipunku, to jeszcze zobaczymy, może też się tam podpytam chłopaków na Discordzie, bo jednak na chłodnej głowie o wiele lepiej się myśli, aniżeli jak tak klikacie i jeszcze musicie myśleć i tak dalej. Więc tak, broń mi w ogóle strasznie fajna poleciała tutaj na 74 poziomie. Zobaczcie jaki rozrzut, 81-219, dawała mi plus 20 średnich, gdzie inne bronie mi tam dawały około 10, do tego no na HP niestety, a nie na siłę, ale wrzuciłem gemik na siłę i tam chyba jeszcze gdzieś jeden gemik zamiast na HP wrzuciłem na siłę, aby właśnie to zrekompensować i tak wyszło spoko, także no można powiedzieć, że bardzo mieliśmy farta, jeżeli chodzi o tą broń, no bo tak jak no sami widzicie, rozrzut jest po prostu przepiękny. Dobra, wejdziemy sobie na pocztę, wejdziemy sobie tutaj, mam pozapisywane te walki, no jeżeli chodzi w ogóle o pupile, no to jest dramat, no tak jak mówię, wczoraj za wiele żeśmy sobie tutaj nie połapali tych pupili ani nic, już tutaj mają naprawdę sporo ich, natomiast no co, no będziemy się starać dalej tutaj nadganiać jakoś, tak? No mieliśmy tak naprawdę, nie licząc soboty, bo tam w sobotę to chyba dwie albo trzy osoby tylko miały te pety. Mieliśmy opóźnienie jeden dzień, bo większość stopki powbija je w niedzielę. My wbiliśmy je w poniedziałek. Można powiedzieć nawet, że półtora dnia opóźnienia, no bo no w ten poniedziałek za wiele żeśmy nie zdziałali, oprócz tego, że tam mówię, no tych parę karmiń wpadło za te walki, coś tam tego, no ale no wszystko mieliśmy na pierwszym levelu, więc też te walki nie wyglądały jakoś super. Tutaj w ogóle też dzisiaj jedną sobie zrobiłem i przegrałem, niestety tutaj tą wodą bym raczej pokonał, ale chcę już poczekać, chcę to podrobić, żeby to jakoś z głową zrobić i gonić po prostu. Widziałem, że sporo osób w ogóle karmi złe pety i tak dalej, więc to raczej będzie nic trudnego, aby tutaj to nadgonić, no ale trzeba rozegrać to po prostu z głową. Dlatego też będę po północy robił te walki, nie teraz i tak dalej, i tak dalej. Dobra, no tak jak mówię, pokażę wam tą pocztę, pokażę wam tutaj te dwa lochy, które były tak naprawdę najcięższe. Zacznijmy sobie od tego smoka, który dał nam bardzo dużo expa i z którym była dosyć ciężka przeprawa. Obejrzymy sobie tą walkę. No jak widzicie na statystyki, prawie 800 tysięcy HP, 2658 siły i on padł, nie wiem po ilu, po 50 grzybach? Chyba coś koło tego, więc jak oczywiście już po tej zmianie EQ, więc jakby nie było to takie trudne, jak się mogło wydawać, no ale jednak wiadomo, no niektórzy już go tutaj bili na tam 68, 69 poziomie, więc my dosyć późno go pokonaliśmy, no i zobaczcie jakie tutaj w ogóle, o, zobaczcie jaki fart, to powiem wam, że nawet nie oglądałem tej walki, bo tak się ucieszyłem, że dostaliśmy ten 75, że nawet nie spojrzałem, zobaczcie, dwa bloki pod koniec, które nas uratowały, 1600 HP nam zostało, ale tak czy siak on jakby nawet nie było takiego farta, to on był tam do zrobienia. Wiele razy mu zostawało tam po 40 tysięcy HP, takie wiecie, małe wartości, więc jakby on był do zrobienia. No i tutaj mamy wściekłego niedźwiedzia brunatnego. Poczekajcie, on ma poziom 122, a ten niedźwiedź chyba jest bardzo podobny i ma 118? Nie, 124, to on jest nawet silniejszy. A go zrobiliśmy też od razu po tym smoku, żeby tam wiecie, jeszcze tego expa troszeczkę podociskać. Zobaczmy jak ta walka wyglądała tutaj właśnie z tym niedźwiedziem. Jak to tutaj wyszło. Wczoraj mi pisaliście, że muzyka była trochę za cicho, w sensie tam chyba jedna osoba. I tak, przyciszyła mi się muzyka ta w tle, która leci teraz. Ja ją mam normalnie na 5%, a przyciszyła mi się na ile? Na chyba 3% albo 2%, a to robi tutaj różnicę, jeżeli chodzi o to, bo ja w mikserze mam ją na 100%, a w programie ją sobie ustałem, tą głośność, więc no, zrobiło to różnicę, także za to przepraszam, nie zauważyłem tego po prostu, ale i tak w ogóle wczorajszy odcinek wam się bardzo podobał, tam widziałem, że po tak naprawdę teraz już chyba mijają 24 godziny od wrzucenia, gdy ja to nagrywam i no tutaj jakaś wymiana bloków i też nam się udało ledwo go pokonać i tam już ponad 300 kciuków w górę, więc to w ogóle dziękuję wam strasznie, że tak fajnie to przyjęliście, mimo że ja tam byłem trochę zaspany, tak chciałem z samego rana to ponagrywać i tak dalej, a i tak się ten odcinek fajnie przyjął. Tutaj mamy jakąś broń, ale to nic ciekawego. No i jakie są dzisiaj plany? No przede wszystkim, tak jak mówię,
te pety sobie tutaj poodblokowywać, potem sobie ten klucz w ogóle znaleźć. Kolejny klucz jest chyba dopiero od 95 poziomu, więc raczej to nam dzisiaj nie wyjdzie, ale jak tutaj sobie podekspimy, może podmienię coś w EQ, może tutaj te lożki postaram się pozamykać. A 95 to nie pamiętam, bym musiał sprawdzić, to jest chyba też w misji, więc bym musiał jeszcze awki pozostawiać. No nie wiem, nie wiem jak to tu wyjdzie, ale postaram się dzisiaj jakoś fajnie z tym levelem nadgonić. Jutro już się postaram wbić setny poziom, jak dzisiaj się nie uda, bo tak przewiduję, że raczej się to właśnie nie uda. To jutro postaram się wbić właśnie ten setny poziom i myślę, że powoli tutaj sobie będziemy nadganiać. No z tego co tutaj widzę, żaden wojownik oprócz tego Pikachu tak bardzo do topki się nie wbił. Tutaj mamy Actimela, który ma już prawie 120 poziom, więc on dzisiaj też pocisnął. Wczoraj tam miał chyba 101, nie pamiętam. No i tutaj mamy dwóch wojowników, którzy już mam setne poziomy. Tutaj jakieś 90, 84. Także no zobaczymy jak nam to po prostu pójdzie, bo na razie tych wojowników jest dosyć sporo w tej topce. My tutaj jeszcze odstajemy. Jeszcze odnośnie naszego kolegi wczorajszego, czyli Polterra z wczorajszego odcinka. Wczoraj mu się udało nas dogonić, też tam na styk, nie oglądałem jego live'a ani nic, ale też właśnie na styk wbił ten sam poziom co my, można powiedzieć, czyli 77, dlatego że ja już tak jak mówię, po północy łapałem te pety, to trochę expa też dostałem, natomiast tak jak mówię, no wbił ten 77, także mimo tego, że tam jeszcze dzień wcześniej miał dwa levele straty, teraz nadgonił, pety też mu się udało wczoraj wbić, chociaż z tego co widziałem, też tam nie zrobił żadnego większego progresu, jeżeli chodzi o te pety, ponieważ no też mu tam nie zostało za wiele awki i tak dalej, poczekajcie, może my tutaj wpiszemy, tylko ja tej klawiatury to bardzo nie chcę używać, bo ona jest tylko do klikania entera, bo jest cicha. No on ma tutaj 8 petów, jest 75, także no podobnie jak my, więc też musi tutaj gonić. Dobra, to by było chyba na tyle. Ja wam dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że się wam podobało. Myślę, że już to jest ostatni taki daily odcinek. Chyba, że coś dzisiaj fajnie podekspimy, to może jutro też nagram. Fajnie mi się takie daily odcinki nagrywa. Podoba mi się to, takie wiecie, zdanie wam relacji, co się działo, pokazanie jakichś walk ciekawych i tak dalej. Przyjemne to jest. Także zobaczymy jak to wyjdzie. O, nie pokazałem wam jeszcze w ogóle twierdzy. Twierdza mi się buduje na 8. Tutaj muszę walki porobić, zapominam o tym. Wczoraj też dostałem osiągnięcie za 100 najazdów na twierdzę, to tak swoją drogą, zaraz tu po odcinku te walki porobię, natomiast tą twierdzę właśnie mi się skończy za niecałe 3 godziny na 8 budować i od razu salkę wrzucę na 8 i dalej będziemy patrzeć jak to wygląda. Eko mam już 6-6, cały czas szukam kogoś do kontr, więc piszcie mi, pisało do mnie wczoraj parę osób, ale z tym eko tam 1-1, 2-2, no a takie 5-5 na ten moment byście mogli już mieć i na koniec dzisiejszego dnia nawet 6-6, ja tutaj też będę podbijał, na razie chyba 6-6 zostawię, ale jak sobie wbiję to 10, tą 10 twierdzę, tutaj kwaterki bym trochę podbił, jeszcze ewentualnie będę musiał raszować tę kopalnię po podziemie, już niedługo będę musiał o tym myśleć, więc to trzeba jakoś w miarę rozplanować, natomiast no... No co, no to eko takie mówię, 5-5 chociaż żebyście mieli, bo na razie nie mam z nikim kont, na razie tutaj jak widzicie randomów jakiś atakuje i tutaj dużo osób też się buduje. I właśnie tej surki na razie mam, bo na razie te wystarczy robić te ataki regularnie i są, ale później jak tej surki będzie potrzeba więcej, to po prostu będę potrzebował lepszych kontr. Także nadal możecie mi pisać właśnie na pocztę, jeżeli jakieś fajne eko macie. Dobra, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak zostawiacie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, wbijajcie w sekcję komentarzy, aby zostawić komentarz. I to by było na tyle, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!